Wukatki z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego co 80 minut. Trochę rzadko, prawda? Cały czas trwają tutaj prace budowlane w regułach, gdzie jest aktualnie tylko łącznie teron tymczasowy dostępny, a perony pozostałe są budowane od nowa, od zera. Jak to wszystko wygląda teraz, w drugiej połowie lipca 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z WKD Reguły w mazowieckich inwestycjach. Tak, mamy ponownie ten sam miesiąc i ponownie ta sama inwestycja, a dlatego, że tutaj faktycznie prace są realizowane całkiem sprawnie, bo wszystko w tym miejscu, jeżeli chodzi o zasadnicze prace i utrudnienia, ma się zakończyć na przestrzeni najbliższego miesiąca, więc przyznacie, że tempo budowy, jeżeli chodzi o tą inwestycję, jest naprawdę duże. No, PKP mogłoby się uczyć faktycznie od WKD-ki realizacji szybkich inwestycji. Ale dobrze, co tu się faktycznie dzieje? I na czym polega cała ta przebudowa. W międzyczasie możecie obejrzeć takie stokowe moje ujęcia do archiwizacji, które później oczywiście zobaczymy sobie na sam koniec, podsumujemy całą tą przebudowę. Natomiast jeżeli chodzi o samą WKD reguły, co tu się faktycznie dzieje? A dzieje się parę ważnych elementów. Po pierwsze, zniknęły dwa stare perony. Stary zostały wyburzone i aktualnie w tym miejscu powstają tylko łącznie nowe. Jeden nowy peron już widzimy faktycznie. On powstaje już od dłuższego czasu, bo przy nim krawędź peronowa była zamknięta jakiś czas temu. Teraz faktycznie peron drugi już nabiera kształtów. To jest właśnie ten peron, który tutaj widzimy, że jest ten nowy. Natomiast po lewej stronie był jeszcze niedawno peron pierwszy. Peronu pierwszego aktualnie w tym miejscu już zupełnie nie ma. Został wyburzony w ostatnich dniach. Naprawdę całkiem szybko, bo jeszcze bo zamknięcie torowe, jeżeli chodzi o ten peron i ogólnie jego wyburzenie dopiero rozpoczęło się w poniedziałek. Niemniej peronu już nie ma. I aktualnie przez to pociągi jeżdżą dosyć słabo i rzadko. Zanim przejdę do faktycznie jak będą wyglądać nowe perony, powiem Wam o aktualnych utrudnieniach, bo to jest dosyć ważne. Aktualnie tutaj widzicie, jak idzie sobie pociąg w wkładki, który wyjechał sobie z przystanku kolejowego Malichy i jedzie dalej przez Komorów i będziemy go tak śledzić, jak będzie jechać do Michałowic. Natomiast czemu to jest ważne? Ważne jest to, że aktualnie pociągi pomiędzy Komorowem a Warszawą Śródmieście WKD jeżdżą co 80 minut w każdym z kierunków. Słuchajcie, żeby dojechać do Grodziska Mazowieckiego, musimy czekać 80 minut na Warszawa Śródmieście WKD. Żeby pojechać do Milanówka, to nawet nie chcę liczyć, jak rzadko jeżdżą pociągi. Ale faktycznie pociągi jeżdżą i do Milanówka, i do Grodziska Mazowieckiego, tylko po prostu co 80 minut, w związku z tym, że pociągi na tym całym odcinku pomiędzy Komorowem a Warszawa Śródmieście WKD jadą po jednym torze wahadłowo w obydwu kierunkach. Natomiast nie jest aż tak źle dla mieszkańców na części warszawskiej do Michałowic, bo tutaj pociągi jeżdżą dwa razy częściej, co 40 minut. Po prostu na drugim torze pociągi dojeżdżają do Michałowic i dalej można się przesiąść do zastępczej komunikacji autobusowej. Zatka oczywiście funkcjonuje na całym odcinku zamkniętym, czyli pomiędzy Michałowicami przez wszystkie przystanki kolejowe po drodze, zarówno jeżeli chodzi o regułę, jak i również chociażby przez Pruszków WKD, no i oczywiście wszystkie pozostałe, których nie wymieniłem po trasie. No i kończy swoją trasę na Komorowie, gdzie jeżdżą no już pociągi normalnie, czyli pomiędzy Komorowem a Milanówkiem, jak i również Grodziskiem Mazowieckim, pociągi jeżdżą w standardowym rozkładzie jazdy, czyli tam co około 20 lub 30 minut, jeżeli chodzi o Milanówek. Niemniej, faktycznie teraz na całej trasie pociągi jeżdżą bardzo, bardzo rzadko, dlatego też jest jeszcze drugi autobus, który jeździ z Komorowa do PKP Pruszków, gdzie oczywiście obowiązuje zastępcze honorowanie biletów, gdzie na spokojnie, jeżeli osoby mają bilety miesięczne lub dłuższe, jeżeli chodzi o warszawską kolej dojazdową, mogą jeździć na odcinku Warszawa Śródmieście, Grodzic Mazowiecki kolejami mazowieckimi. Ale dokładnie jak wygląda honorowanie również, jeżeli chodzi o komunikację warszawskiego transportu publicznego i jeżeli chodzi o koleje mazowieckie, to musicie już sobie wyczytać informacje na stronie WKD-ki, bo tam faktycznie trochę jest to pokręcone. Także jak coś, tak ciekawostki, aktualnie część pociągów możemy zobaczyć, to po prostu z Śródmieścia jedzie tylko i wyłącznie do Michałowic. I to raczej nie codzienna sytuacja.
A w samych regułach, jak mogliście zresztą zobaczyć, pociągi się nie zatrzymują na tym nowym peronie, który cały czas powstaje, tylko na peronie tymczasowym. No nie udało się wybudować drugiego peronu tymczasowego na drugim torze, dlatego, znaczy na pierwszym torze dokładnie, dlatego też aktualnie pociągi nie dojeżdżają właśnie do reguł, tylko do Michałowic, gdzie po prostu budowa nie obowiązuje. Natomiast to nie zmienia faktu, że sam peron tymczasowy ma się całkiem dobrze, jest na nim jedna ławka, jest tam oczywiście tablice z informacjami o rozkładach jazdy, no i oczywiście jest również śmietnik. I informacja pasażerska w postaci informacji, jaki to jest numer peronu, gdzie jest wyjście, no i jaka to jest stacja, właściwie przystanek kolejowy. Natomiast jaki jest przebieg tej inwestycji i co jest tematem, jeżeli chodzi o WKD reguły, co ma tutaj się zmienić? No, po pierwsze, perony mają spełniać najnowsze standardy, czyli będą po prostu wydłużone o dodatkowe metry, aby nowe dłuższe pociągi, które będą mogły być po prostu zakupione przez WKD-kę, się mieściły na całej długości. Więc same perony zostały wydłużone, z tego co pamiętam, około 10 metrów. Ważne jest też to, że perony oczywiście są teraz w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Pochylnie już były wcześniej, ale teraz będą też drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład osób niewidomych. No i oczywiście pojawiają się też nowe krawędzie peronowe. Oczywiście WKD-ka ma cały czas niskie perony, więc tutaj jak możemy zaobserwować, jest nisko, więc na spokojnie sobie można zejść na tory. Oczywiście to jest nielegalne, ale można sobie na spokojnie zejść, jeżeli w przestrzeniach do tego niedostosowanych. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o budowę, możemy zobaczyć, że już ta krawędź peronowa właściwie jest prawie całkowicie gotowa, włącznie z płytą peronową, pomijając tam jeszcze elementy wypustki na samym końcu peronu, które po prostu będą informować, gdzie się kończy przestrzeń użytkowa peronu. W skrócie żółta linia jeszcze nie jest na całej długości. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy tej przebudowy, to też w ramach tego pojawią się tutaj zupełnie dwie nowe wiaty. Stare wiaty odchodzą z zapomnienia. Zresztą na których ujęciach mogliście zobaczyć jedną starą jeszcze wiatę leżącą gdzieś tam w rowie. Natomiast stare wiaty tutaj oczywiście nie będzie. Będzie tutaj dwie nowe wiaty. Po jednej wiacie na jeden peron. Wiaty będą dokładnie tak samo wyglądać jak na nowym odcinku, który był ostatnio przebudowany pomiędzy Podkową Leśną Główną a Grodziskiem Mazowieckim. No i dzięki temu też oczywiście będzie to wszystko ujednolicone i taki plan jest, żeby wszystkie przystanki w przyszłości takie miały wiaty właśnie szklane i z takim drewienkiem i z nazwą stacji oczywiście. Będą tutaj na nowych peronach oczywiście ławki, będzie ich nawet całkiem sporo w porównaniu z przystankami PKP. No i co ważne, będą również poddupniki i rzecz jasna będą również śmietniki. Także jak coś tak to będzie wyglądać, rzecz jasna wrócą również wyświetlacze z biletomatem i barierkami, no i oczywiście papierowym rozkładem jazdy. A natomiast wróćmy sobie do tego, co się jeszcze dzieje w aktualnym momencie. No z ważnych elementów, pomijając samą płytę peronową, którą możecie zaobserwować na samych ujęciach, to jest ten przepust, który się znajduje pod obydwoma peronami. On jest największym elementem, który faktycznie powoduje to, dlaczego te prace tak wolno idą do przodu. Przez to, że przepust znajduje się i pod torami, i pod obydwoma peronami, po prostu są niezbędne zamknięcia pojedynczych torów. W miejscu, gdzie jest stary przepust, trzeba go wyburzyć, oczywiście trzeba najpierw w tym miejscu też usunąć torowisko kolejowe, a następnie trzeba wybudować nowy i to wszystko zasypać. Taki proces, jak nam WKD-ka pokazała, może trwać nawet 14 dni i to udało się zrobić przy pierwszym peronie, natomiast przy pierwszym peronie, no przy drugim peronie, bo one tutaj mają numerację pokojące, no, najpierw peron drugi był przebudowany, teraz jest przebudowany z peron pierwszy, natomiast przy peronie pierwszym ten proces będzie trwać nie 14 dni, a 30 dni, w związku z tym, że po prostu po zakończeniu całej tej operacji w tym miejscu ma już być oddany do użytku nowy peron. Więc poczekamy sobie, aż faktycznie te prace tutaj będą już zrealizowane na całej długości. Tu jest stary przepust od drugiej strony, jak możecie zaobserwować. On oczywiście w tym miejscu się znajduje, natomiast on jeszcze nie został po prostu tutaj wyburzony. I jak to będzie wyburzony, będzie już stary zupełnie nowy. Zobaczymy to w kolejnym filmie, który się pojawi za 14 dni na początku sierpnia 2024. Bo oczywiście tą inwestycję wyjątkowo specjalnie przez to, jak tutaj szybko prace są realizowane, nagrywam częściej. I co najważniejsze, już od 14 sierpnia, właściwie do 14 sierpnia, pociągi jeżdżą co 80 minut, a od 15 sierpnia pociągi na całym odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, a Warszawą Śródmieście WKD będą jeździć po dwóch torach, co około 10 minut w szczycie i do Milanówka co 30 minut. Więc będzie dużo, dużo lepiej. Po długim czasie w końcu WKD-ka na całym odcinku nie będzie mieć żadnej przebudowy. Więc już w połowie sierpnia Warszawa Zachodnia z peronem pierwszym będzie mieć dwie krawędzie peronowe, a reguły będą miały zupełnie dwa nowe perony. Tymczasem, jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek.
i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji, tak jak powiedziałem, pojawi się na początku sierpnia, a w najbliższych dniach zobaczycie film z Warszawy Zachodniej, również z pełno pierwszego WKD, z budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej, z tramwaju do Wilanowa, również z przebudowy placu na Nozdorzu, gdzie już zostały dane do użytku nowe windy i jak tam most na Pragę. To wszystko w najbliższych dniach. Cześć!